Siemano, moi mili, u Patensona, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy. Silnik w SnowRunner już rozgrzewamy, więc w podróż wyruszamy. SnowRunner, Smithville zadanie wykonamy. Ciężka praca uszlachetnia. Tu ładunki do kamieniołomu dostarczymy. Ja sobie taki tym razem ciągnik wybrałem. Ciągnikami na mojej serii sobie różnymi pojeżdżamy. Najczęściej jest tak, że gdy zadanie jedno wykonam, to auto tam zostaje i wtedy z magazynu drugie wyciągam, tak? Wtedy drugie z magazynu wyciągam, no i wtedy dalej pojeżdżam. Dzięki temu też wy na kanale, gdy materiały oglądacie, to za każdym razem inną ciężarówkę tutaj macie. No i jest wtedy jakieś inne miłe oglądanie. Dzisiaj naczepa wpadła na planie, więc ładunkiem najpierw sobie zahamujemy, ładunkiem zarządzamy, serwisowe części zamienne dwa razy ładować mamy, także nie platforma, tylko przyczepa. Ładujemy, zamykamy, no i dalej pojeżdżamy. Serwisowe części razy dwa. Teraz płyta betonowa w magazynie jest do pobrania, więc niech będą pojeżdżania. Mam nadzieję, że ta maszyna, miód malina, nie będzie za bardzo zakopana, no bo niestety tutaj AWD nie mamy. A że w miarę prostą drogę ogrywamy, no to na spokojnie z tematem lecimy. Na spokojnie ten temat ogarnimy. Smithville, oczywiście mam w planie ostre Smithville ogrywanie, chciałbym mapę skończyć, wykończyć gdzieś tam dłuższe, jak będzie zadanie, to oczywiście na live będzie pokazywanie, no a krótsze albo inaczej, średnie te zadania, gdzie jest więcej ładunków do dostarczania, no to wtedy kogoś tam sobie wołam i z nim to zadanie ogarniam. Ostatnimi czasy z Banankiem grałem. Do Bananka na kanał zaprosić was chciałem. Link, gdzie macie? Na pewno w polecanych kanałach Bananka macie, bo tak naprawdę link do Bananka jest w opisach materiałów, gdzie z Banankiem sobie gram. Nie wiem, czy tu też to mam. Z Banankiem ostatnio dosyć dużo rozmawiamy, dosyć sporo sobie gramy. Ja nawet słowem wstępu rozpoznania, bo to pewnie będą już te czasy, działamy z tematem firma w ETS, VSK wystartuje niebawem lub wystartowała. Taki temat sobie dzisiaj podejmiemy i tak sobie przy okazji po drodze pogadamy. VSK w ETS, gdzie Bananek i ja tą VSK, znaczy Bananek ją stworzył, ja dołączyłem, ale wspólnikiem mnie mianował, więc tam w ETS-ika trochę więcej grać będziemy, trochę więcej na kanale ETS-ika pokażemy, także różne trasy jeździć będziemy, żeby było dobre dla firmy zarabianie i firmy rozwijanie. Was również chętnie zapraszam, dla wszystkich tych, którzy w ETS-a grają, którzy w VSC chcieliby dołączyć, no to zapraszamy, zapraszamy na kanale. Albo już mamy materiał promocyjny, więc odsyłam gorąco, albo ten materiał promocyjny dopiero się ukaże, bo nie wiem, kiedy ten SnowRunner odcinek się pokaże. Ja oczywiście lecę z zadaniami, siedząc, mówiąc tutaj z wami. Kiedy sobie tak do gry zasiadłem, to oczywiście zadanie po zadaniu leciałem. Czas wolny wykorzystałem. Aż normalnie sucho się zrobiło, kawy chętnie by się napiło. Kawa zimna niesamowicie. Już chyba jest 5. odcinka nagrywanie. Ole było upierdzielanie. Ale chłop tu zawieszenie upierdzielił. No dobra. Niech i się tak pościelił. Dobra, zawijamy. Jedno tylko mam pytanie, czy nie za długiej było naczepy wybieranie, bo jednak w kamieniołomie nie za luźno z miejscem mamy, więc ładunkiem zarządzamy. Na przyczepę cegły nie, płyta betonowa tak. Zamykamy, cztery miejsca mamy.
No dobra, no to do kamieniołomu pojeżdżamy, wsteczny se cofniemy, pyk z naczepą tutaj spokojnie, spokojnie cofamy. Tu oczywiście z ETS-a i z życia prywatnego doświadczenie mamy, tylko o właśnie, takie doświadczenie tutaj mam, że krzywo coś pojeżdżam. Dobra, wsteczny chłopie. O, dobra, dobra, już powinieneś wyrobić. Myku, fyku, oj, oj, z tym wyrabianiem to będzie nie lada w planie. Widzę, nie bardzo mi to powychodziło, nie bardzo się tutaj. Dobrze, że tu kabli podpiniętych nie mamy, bo przy takim skręcaniu to można bardzo łatwo, szybko kable powyrywać. Ja sobie trasy tutaj nie wytyczałem, nie wyznaczałem. Raczej na pamięć jechać chciałem. Zresztą, gdy trasy wytyczanej nie mamy, to dużo lepiej i szybciej tą mapę poznamy. Gdzieś tu wjazd na kamieniołomy mieliśmy, więc spokojnie tym wjazdem pojechać mogliśmy, ale ciąg maszyna, miód malina, dej mu miodu, dej mu w gaz, nożysz kurna, ale czas. A najlepsze jest wyzwanie, że będzie z tą naczepą jeszcze wyjeżdżanie. O, proszę, Azow tutaj stoi. Poprzedni odcinek rybakowi pomagaliśmy, Chevroleta dla rybaka targaliśmy. Tak jak już właśnie na początku materiału wspomniałem, samochody na tej mapie sobie pozostawiałem, no bo co by nie było, jakby się nie działo, samochody chętnie by się powymieniało. A skoro w garażu samochody różne mamy, no to sobie tymi tutaj samochodami na ostro działamy. Dobra, tylko teraz na mapę spojrzymy. Kędy i jak my polecimy, bo my tu dojechać musimy. I teraz, ho, raczej chciałbym. Raczej tędy chciałbym mieć. To, ale tędy. Tędy. Aha. O kurde. No normalnie szaba da. Kędy tu pojechać mam ja? W lewo? Bo tu będziemy mieli ostrego zakręta do wykonania. Ale tu byśmy mieli też ostro. To nie. A w prawo, jak polecimy, to się tu zakręcimy i tu jakoś to będziemy tylko jednego mieli, chyba żebyśmy gdzieś tu wywinęli. Czyli w prawo lecimy. Ło, ciemno nam się zrobiło, ale fajnie, miło, nie zawsze jasno mieć musimy. Na ostro światełka se zapolim. Ło, ale halogena zapodał. Normalnie dzień. Normalnie zrobił nam się dzień. A poczekaj ta, poczekaj ta. Czy my tutaj rady nie damy, że my sobie może tu tak podjeżdżamy? Czekaj, bo my tutaj mamy zjazd. I normalnie to jest czas. Dobra, tu tym zjazdem polecimy. Także sobie zawinimy. Ostro, no. Miód malina. Co jest? Coś mnie tu przyhamowało, co mnie tutaj zatrzymało? No miód malina. What? On mi gazu nie daje. Ej, normalnie, ej, na faję. A, bo się maszyna pozawieszała u narady, tu nie dała. Pięknie, pięknie. Pięknie się bawimy. No dawaj maszyna, miód malina. Przecież ty tu normalnie jesteś ostra dziewczyna. Teraz to dopiero się pozawieszałem. Gdzie ja tutaj zaczepić się możemy? Gdzie my tu się... O, może tu się zaczepimy. W tym kierunku polecimy. Oho, na pewno polecimy, jak to drzewo wydupimy. Coś tam się pozaczepiało. No, lecz rady się nie dało.
O, o, ale ty koła w tę stronę odpowiednią skręć. I normalnie pęć no pęć. O. I dobra, i się udało, teraz zawrócić by się chciało. Tylko czy radę damy, czy my tu pozawracamy? Czekaj, tutaj te krzoki to nie potrzebuję. Tutaj sobie wycofuję. I tu se prosto w dół zlecimy. O, i tak to zrobimy. Ale funkcję wyłączamy. Ostro z tematem tu działamy. Tylko moment, moment. Wiem, że nocne granie to jest też w fajnym klimacie, ale pewnie słabo wy to oglądacie. Dajcie znać w komentarzu, gdyby tak się stało, że się w nocy też fajnie oglądało i wszystko, ekran cały się widziało, to spokojnie nockami też sobie polatamy, ale póki co, no za dnia lepiej wszystko widać. Światła wyłączymy, bo się normalnie sami ślepimy. O, 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 jakie tu kamienie mają. Kindy, jak one tu pojeżdżają. Dobra, jest, tu się fajnie wszystko udało. Stąd się będzie też wyjeżdżało, ale poszło bokiem. A najgorsze, że w tych kamieniołomach oczywiście punktów zaczepienia nie mamy. I nie za bardzo się tu pozbieramy. Na szczęście Azow koło rybaka stoi. I w razie co to Azowem się chłop zadowoli. Co jest? A, dobra, kamienia trafiłem. Przez kamienia jechać rady nie damy. No to cyk, tutaj podjeżdżamy. Dobra, no tutaj raczej byśmy z tą naczepą nie wykręcili. O, co byśmy się nie wysypali. Ostrożnie, ostrożnie na tej fali. I szerokim łuczkiem może jak to zrobimy. To spokojnie temat ogarnijmy. Łocie, panie Janie, aż miniaturkę sobie strzelimy. Tylko chudy sobie schowamy. I cyk, miniaturkę sobie strzelamy. Dobra, chudy wracają. Bo ja tak sobie fajnie tutaj gram. Bardzo ostro podjeżdżam. A o miniaturkach do materiałów zapominam. Także takie właśnie jest moje działanie. Kiedy jest fajne tutaj granie. Dobra. Czy my radę... O, tutaj jakieś kłody mamy, więc o te kłody się spokojnie pozapinamy w razie coś. Gdyby było takie potrzebowanie, żeby na przykład z błota było wyciąganie. Niestety do tego tutaj jeszcze AWD nie mamy. No niestety... Dobra, tu drzewo chwytamy. Dobra, jest. Okej, okay, tutaj nam się udało. To by się teraz tutaj wywijało. O! O! U! Za, jakby to powiedzieć, za luźno chłop, za ostro ten zakręt ściąłem i przyczepy tutaj niestety bym nie wcisnął. Dobra, tu szerzej, szerzej polecimy. O, po tych kamieniach radę damy. Cyk, 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 już pojeżdżamy. Czy my się gdzie zaczepimy? Brak miejsca wyciągarkowego, panie kolego. Jest wyzwanie, jest wyzwanie. Nie wiem, czy dobrej było ciężarówki wybieranie. No, ciąg malina. Firmowe paliwo. O kurde, się zakopałem. Czy ja tutaj radę dałem? Czekaj, tu może sobie, o, tak zarzucimy. I się, o, 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 pięknie naczepą podgarnimy. Dobra, wracaj do przodka. Patrz, gdzie jedziesz, bo pojedziesz, gdzie patrzysz. Chłopie mój miły. No i pyk. I już to mamy. Tu zadanie zaliczamy. Ręczny sobie zaciągamy i ładunkiem zarządzamy. Płyta betonowa razy dwa. Części mamy. 3400 zarabiamy. Ja w tym momencie dziękuję za oglądanie. W tym momencie zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale. Bawimy się ciągle. I wspaniale, więc do następnego, do usłyszenia, trzymaj się, cześć!